Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich, to jest Wysłuchanie. To jest taki odcinek specjalny, do którego zaprosiłem dwóch specjalistów, którzy mieli tam okazję przez wiele lat obserwować od wnętrza kościół, więc to jest taka ciekawa rozmowa się nam tutaj zapowiada. To jest obserwacja uczestnicząca, tak? W socjologii jest taki termin. Witam profesora Tomasza Polaka. Witaj Tomku z Poznania. Dobry, witam. Witam profesora Stanisława Birka z Warszawy. Witaj Stanisławie. Witam. Będziemy rozmawiać o zmianach w episkopacie. Ta atmosfera była podgrzewana dość mocno. Ja usłyszałem na przykład, że są jakieś trzy frakcje ponoć w kościele. Liberalna, konserwatywna oraz opcja środka. Przed tymi wyborami mówiono, że arcybiskup Wojda, bo nie jest tajemnicą, że został szefem episkopatu, reprezentuje taką frakcję umiarkowaną. Przeczytałem nie tak dawno, zaraz po tym wyborze, i no, nie ma jakichś zbyt wielu informacji na temat arcybiskupa. Widać, wielka kariera taka medialna dopiero chyba przed nim, bo dał się poznać zaledwie z dwóch wydarzeń. Pierwsze to są jego takie pamiętne utyskiwania, kiedy po raz pierwszy w Białymstoku, on był metropolitą, właśnie tam miała przejść para do równości. On mówił, że to społeczeństwo polskie cuchnie homoseksualizmem, bardzo zaangażował się, pozwolił na zbieranie podpisów, żeby zakazać Marszu Równości. No potem przejął dość trudną archidiecezję gdańską. I wypadałoby no, troszeczkę dowiedzieć się o tym człowieku. Tomku, co wiesz o arcybiskupie Wojdzie? Niewiele, to znaczy niewiele więcej niż to, co powiedziałeś. Wiem jeszcze dodatkowo tylko, że on przeszedł przez wiele instytucji watykańskich, że przez stosunkowo długi czas pracował w Rzymie i stamtąd trafił do Białegostoku. Jaki jest prognostyk z tego bycia w instytucjach watykańskich? Raczej bym specjalnie nadziei sobie z tym nie wiązał, bo to po prostu było wsiąknięcie w pewien sposób zarządzania kościołem. Czy on to kontynuuje, czy będzie jakieś starał się nowe rzeczy wprowadzić? Raczej sądzę, że to jest po prostu kontynuacja, że te poglądy, które objawiał w Białymstoku, nie zniknęły, trochę wyciszył, przestał takie bardzo ostre rzeczy mówić w Gdańsku, ale nie mam specjalnych oczekiwań, że to będzie jakaś nowa jakość. Stasiu? No ja miałem taką przygodę medialną, jednokierunkową, bo nigdy się nie doczekałem odpowiedzi od Tadeusza Wojdy. On jest moim rówieśnikiem, więc i dość podobną mamy ścieżkę edukacyjną. To znaczy on jest zakonnikiem, palotynem, studiował na tym samym uniwersytecie co ja, na Gregorianie, więc wydawało mi się, że to daje mi jakiś tytuł, żeby skierować do niego takie correctio fraterna. Jest to taki termin techniczny z duchowości czy teologii duchowości, który mówi o tym, że skoro twój brat się pogubił, no to możesz udzielić mu takiego napomnienia. I to był mój list otwarty w 19 roku właśnie do świeżo upieczonego biskupa białostockiego, który się zachowywał rzeczywiście w sposób skandaliczny. Przebił wręcz znanego homofoba Jędraszewskiego, mówiąc o tym smrodzie, o którym Arturze wspomniałeś. Wszystko mu cuchnęło, ale jakoś sam Kościół mu nie cuchnął, bo wtedy właśnie był w ogniu krytyk krycia pedofilii, nieradzenia sobie z pedofilią. On jakoś tego wewnątrz kościelnego smrodu nigdy nie poczuł, natomiast jest bardzo wyczulony, ma ten węch wyczulony na
to, co się z zewnątrz Kościoła dzieje i to przeważnie ocenia bardzo negatywnie. Druga rzecz, ta trudność, może ty tak to delikatnie ująłeś, diecezji gdańskiej, no polega na tym, że objął rządy po skandalicznych latach biskupa Chamskiego, który, jak żeśmy go zdiagnozowali w naszej gomorze, wszystkie 7 grzechów głównych chyba zdążył publicznie objawić. No i wydawało się, że będzie mógł tam zabłysnąć jako ten biskup nowej jakości. Tak się nie stało. Zresztą bardzo mu w tym pomógł poznański biskup kazaniem ingresyjnym, wyraźnie sugerując mu, że on nie powinien żadnych tam świeckich słuchać, bo przecież pies ogonem nie może być kierowany. Więc to wszystko sprawia, że tutaj się z Tomaszem absolutnie zgadzam, że to jest człowiek systemu, który tę ścieżkę edukacyjną wykorzystał do tego, żeby się umościć w tym systemie i zaprezentować swoje usługi, czyli absolutną lojalność wobec systemu. No i mimo, że to jest biskup z nominacji Franciszka, myślę, że to jest raczej biskup z nominacji klucza polskiego, czyli gdzieś tam pewnie Konrad Krajewski, kardynał, zwrócił na niego uwagę. I to jest człowiek z tej, jak to nazwać, tak, kamera Polaka. To dalej będą te same rządy, Dziwisz, Kowalczyk i Jędraszewski, i Gondecki, czyli kontynuacja lojalnościowa, dbania o dobro Kościoła, pojęte właśnie tak systemowo. Także może nawet być gorzej. Ja bym tutaj był aż takim pesymistą, że Gondecki przecież jak obejmował rządy przewodniczącego 10 lat temu, no to nie miał takiego negatywnego obciążenia. Dopiero potem to się jakby sobie nagromadził tych zasług w cudzysłowie. Natomiast Wojda już wchodzi z takim kątem dość obciążonym, właśnie homofobiczno, takim klerykalnym. I wszystko wskazuje na to, że został wybrany większością biskupów podobnie myślących. No po takim bardzo krótkim konklawe. Ja się uśmiechałem tutaj, jak mówiłeś, że będzie gorszy niż Gondecki, dlatego że myślę, że zgodzimy się wszyscy, że tak naprawdę paradoksalnie czym gorzej, tym lepiej, dlatego że jest szansa na to, żeby, no bo chyba odbudowywać to się nie da za bardzo tutaj nic, o wiele prościej jest coś zbudować obok. I pytanie takie do Tomka, co to by miało ewentualnie być, bo ja czytałem ostatnią twoją wypowiedź, muszę powiedzieć, że byłem taki podintrygowany tym, bo ty wieszczysz, że to jest kwestia może nawet 10 lat, kiedy dojdzie do takiego, ja nie chcę mówić całkowitego, bo już nie pamiętam słów, jakich użyłeś, ale pokazałeś takiego kompletnie, jak gdyby, może nie unieważnienia, ale sprawienia, że Kościół przestanie się tak naprawdę liczyć. Troszkę więcej niż 10 lat, powiedzmy rok 35, 40 mniej więcej przewiduje. 10-15. I tam było pewne uwarunkowanie, jeśli się nie zmieni postawa biskupów. Ten wybór, te wybory pokazują, że się nie zmienia. Że to są biskupi, którzy myślą w tych samych kategoriach, które myśleli ich poprzednicy. A poprzednicy doprowadzili do bardzo, bardzo głębokiego upadku autorytetu Kościoła. Czy obecny przewodniczący, arcybiskup Wojda, pozwoli sobie na takie zachowanie jak arcybiskup Gondecki na przykład w sprawie Kamińskiego i Wąsika? Mam nadzieję, że nie, ale to jest taka nadzieja, no może będzie troszkę bardziej rozsądny, natomiast linia jest dokładnie ta sama i skutki będą te same. To znaczy moim zdaniem
to jest kurs kolizyjny. To znaczy, to jest kurs, w którym instytucje kościelne coraz bardziej tracą autorytet, tracą też zainteresowanie bardzo znaczne grup Polaków, nie tylko młodych, młodych najbardziej, ale także grup średnich i starszych. I skutek będzie taki, jak przewiduję, to znaczy marginalizacja Kościoła w Polsce. Stasiu, powiedz, czy ty widzisz w ogóle jakąś możliwość, że w jakichś najbliższych czasach uda coś się wykrzesać? No bo mówimy o pewnym zjawisku, o kursie kolizyjnym, widzimy, w którym kierunku to mniej więcej no, grawituje, jaka jest dynamika i jak to linearnie będzie przebiegać. Czy ty przewidujesz, że to dojdzie do takiego samoistnej, takiego bezwładu, takiej dezintegracji tej instytucji? Czy jest szansa na jakieś, nie chcę mówić alternatywne Kościół, bo pewnie to dogmatycznie i doktrynalnie by było bardzo trudne, ale na to, że może jakiś ruch oddolny się narodzi po prostu, który, no bo widzimy to, który się już nie będzie identyfikował z biskupami, bo myślę, że w jakimś sensie zasługą jednak pontyfikatu Franciszka, bo staram się to już ugrać z jakichś jasnych stron, bo smutne minę mamy, jak rozmawiamy na temat tych perspektyw, no to jest na pewno to, że oczywiście to jest promil, tak, ale jest jakaś grupa księży, która mam wrażenie jednak, że będzie się poszerzać ta grupa, która no otwarcie mówi może nie tyle co o zbędności biskupów, ale o ich destrukcyjnym wpływie na Kościół. No bo no kiedyś w takiego Lemańskiego to Hozer mógł przepędzić gdzieś tam, powiedzieć mu, żeby się w cudzysłowie zamknął, tak? Bo wiem, że też to tak wyglądało. Natomiast trochę się jednak tutaj zmieniło i pytanie takie do Stanisława, czy może się narodzić, może naiwny jestem, tak? No ale pytam po prostu, no bo coś trzeba będzie jednak z tymi ludźmi tutaj robić, a są jakieś ludzie, którzy no reprezentują ten tak zwany otwarty kościół jakiś taki reformatorski. Co z nimi? Oni dalej będą zapatrzeni w ten episkopat? Czy coś stworzą swojego? Jak ty myślisz? To znaczy, ja myślę, że od 15 października, czyli od wyborów, mamy nową konstelację polityczną. To znaczy, te ostatnie 8 lat, które przyzwyczaiły Kościół do takich apanaży no, wszechstronnych, do obecności wierchuszki pisowskiej czy Zjednoczonej Prawicy, bo to i partia Ziobry przecież brylowała na salonach, zwłaszcza Rydzyka, ale też i na Jasnej Górze. Również wszystkie właściwie ministerstwa z Ministerstwem Sprawiedliwości na czele zasilały fundusze kościelne. Różni kuratorzy, tutaj niesławnej pamięci Barbara Nowak z Krakowa, wręcz twierdziła, że wszystkie decyzje, jeśli chodzi o lekcje religii, to jest w gestii biskupów, zagwarantowane to jest w konkordacie, wtórował jej arcybiskup Depo z Częstochowy, więc mieliśmy do czynienia z takim, myślę, ostatnim jakby podrygiem tej pamięci absolutnego zblatowania partyjno-kościelnego i to się skończyło, to znaczy Zjednoczona czy obóz demokratyczny, który wygrał, miał wśród swoich postulatów, które mu dały zwycięstwo, między innymi jasne oddzielenie Kościoła od państwa, zapowiedzi likwidacji funduszu kościelnego. Ministra Barbara Nowacka już zapowiedziała redukcję lekcji religii. Więc tutaj mamy nowy front jakby, to już nie będzie takie absolutne kochajmy się i świadczmy sobie wzajemne usługi, będzie to kurs właśnie, czy będzie kolizyjny, jeśli Wojda przyjmie pozycję Depy i tych katolików zaangażowanych, takich jak ta wspomniana Barbara Nowak czy Czarnek, ci właśnie najbardziej buńczuczni politycy, czy będzie, i tutaj biskup Gondecki wyraźnie dał do zrozumienia, że jest nowa sytuacja, trzeba
renegocjować, przemyśleć na nowo lekcje religii, więc te głosy pojednawcze już się pojawiły. Jest arcybiskup Galbas z Katowic, który mówił o funduszu kościelnym jako leciwym dziadku, który już może sobie odpocząć. Więc to były takie sygnały, że jednak tej kolizji nie będzie. To może oznaczać, że pod tym względem będziemy w nowej sytuacji, mniej polaryzującej społecznie. To znaczy Kościół nie będzie faworyzowany przez państwo i stanie się częścią pluralistycznego społeczeństwa. No, przypomnijmy te daty, które są słusznie przypominane. Zaufanie do biskupów tragicznie niskie, 2%, uczestnictwo w sakramentach poniżej 30% samych katolików, młodzież polska w awangardzie sekularyzacji, to są dane twarde wiarygodnych instytutów badawczych, więc rzeczywiście sytuacja Kościoła jest inna. To znaczy Wojda jako przewodniczący episkopatu ma do czynienia z instytucją, która jest we wszelkich możliwych wymiarach instytucją w głębokim kryzysie. I teraz jest pytanie, czy on będzie zdolny do tego, żeby wsłuchać się w głosy, właśnie tu odpowiadam na twoje pytanie, Arturze, czy ci sygnaliści czy dysydenci wewnątrz Kościoła, księża tacy jak Andrzej Kobyliński, czy Adam Śnieżyński, czy Grzegorz Strzelczyk, które od lat już formułują z wnętrza Kościoła krytyczne głosy, czy niektórzy zakonnicy jak Dominikanie, Górzyński, biskup i paru innych, jezuici, Oszajca, Prusak i paru innych. Czy te głosy staną się częścią głosu Kościoła również hierarchicznego? Tego nie wiemy. Myślę, że pierwsze wystąpienia Wojdy pozwolą nam coś więcej powiedzieć, ale jako ten obserwator krytyczny i raczej nie lamentujący z powodu tych znaków sekularyzacji, wręcz cieszę się, że Kościół instytucjonalny staje się, tak jak prorokował w latach 70. młody Józef Ratzinger, staje się kościołem katakumbowym. Myślę, że ta kuracja, i to Tomasz wielokrotnie w swoich wystąpieniach publicznych mówił o tym, że właśnie wysychające źródła finansowania są najbardziej orzeźwiającym elementem wpływającym na strategię. No już teraz trzeba mówić o przetrwaniu, a nie o ekspansji. Więc może to będzie ten Kościół właśnie pokorny, ubogi i bardziej chętny do wsłuchiwania się na przykład w głosy zupełnie nie ignorowane teraz, że przypomnę tytułem przykładu Jędraszewskiego, który po prostu nie chciał opublikować wyników synodu diecezjalnego, bo był krytyczny wobec niego. Więc jeżeli Wojda chce coś być wiarygodnym jako ten biskup nominat Franciszka, no to ten synod, to jest w końcu parę miesięcy jeszcze, który ma się zamknąć w październiku i on z urzędu będzie brał w nim udział, zobaczymy jakich sobie dobierze współpracowników, to dopiero da, czyli ten pierwszy rok sądzę da nam więcej danych do tego, żeby być bardziej śmiałym w stawianiu jakichś diagnoz, bo na razie to trochę jest wróżenie z fusu, ale dane w sumie mnie skłaniają do ostrożnego pesymizmu, to znaczy, że będzie gorzej niż jest i że biskupi będą trwać w swojej bańce, w swojej kaście. Prawdopodobnie to znowu się powołam na Tomasza, oni się wyżywią, a co z szeregowymi księżmi, to będzie, to jest na razie pytanie otwarte. A tak sobie, proszę, Tomku.
Ja jestem bardziej sceptyczny, to znaczy dlatego jestem sceptyczny, że te siły, które ewentualnie, które Stanisław wymienił przed chwilą, księża czy zakonnicy, którzy mają jakąś większą wrażliwość i próbują coś powiedzieć, oni są bezsilni. Znaczy nie mają realnego przełożenia na to, co się dzieje na poziomie episkopatu. Są raczej traktowani jako brzęczące muchy, które niech se tam gadają, dają pewien obraz pluralizmu kościelnego, ale nie będziemy ich słuchali. I to, co dotychczas zrobił arcybiskup Wojda, ja oczywiście zgadzam się ze Staszkiem, że nie wiemy jeszcze, w którym kierunku on pójdzie. To się może okazać, że będzie jeszcze troszkę inaczej, ale ja w to nie wierzę, że będzie inaczej. Także wybór wiceprzewodniczącego episkopatu w osobie arcybiskupa Kupnego nic dobrego nie wróży. Biorąc pod uwagę to, jaka jest sytuacja w archidiecezji wrocławskiej, jaką zastał arcybiskup Kupny i co z nią zrobił, albo raczej, że nic z nią nie zrobił. Po śmierci arcybiskupa Gołębiewskiego jest zapowiadany jego pogrzeb w katedrze wrocławskiej, mimo protestów ludzi, którzy byli skrzywdzeni przez chronionych przez Gołębiewskiego księży, zwłaszcza księdza Pawła Kanie. To pokazuje, że to są ludzie, którzy nic nie zrozumieli. Nie zrozumieli, jak dramatyczna jest sytuacja, co się stało i że nie można po prostu działać, prowadzić biznesu jak zawsze. Już nie ma tego. Tu jest zgoda, że to się zmieniło, tylko ja sądzę, że oni sobie mimo wszystko z tego nie zdają sprawy. Oni się będą próbowali aranżować także z nową władzą i sądzę, że wierzą, że z tą nową władzą jakiś deal, jakąś pragmatykę przeprowadzą i będzie to nadal funkcjonowało tak, jak oni sobie wyobrażają. Nie będzie, ale mówię teraz o ich wyobrażeniach, tak jak ja je odczytuję. A tak sobie pomyślałem o tym kościele katakumbowym i tego Kupnego w tych katakumbach sobie wyobraziłem i innych biskupów. Myślę, że taka wizja ich jednak mimo wszystko przeraża. Mówiliście o tym, że zmieniła się trochę kalkulacja polityczna. To znaczy nie ma już takiej poprawności politycznej, że wszyscy odwołują się do papieża. Myślę, że kwestia chrześcijaństwa jako wartości samej w sobie to jest praca jeszcze na następne dziesięciolecia, natomiast pewnie też się tutaj zmieni trochę. Natomiast jest pytanie, bo niewątpliwie dojdzie do konfrontacji, bo politycy widzą, że po prostu zbijają kapitał wyborczy na to, że wchodzą w konfrontację z Kościołem. To znaczy, tu już jest rachunek polityczny po prostu. Mało tego, wierni tego też oczekują, tak? Wierni, jak sobie myślę. No i tak, jest zapowiedź likwidacji funduszu kościelnego, bardzo krytykowany jest przez wszystkich konkordat, przez wszystkich oprócz oczywiście Kościoła, który ma jakąś swoją wykładnię, tak, tego konkordatu, że ten konkordat jest ważniejszy niż, nie wiem, konstytucja, tak, że Kościół jest państwem w państwie i podlega swojemu prawu. Jest kwestia religii, jest też oczywiście na wokandzie będzie za chwilę jakaś sprawa przywileju, bo politycy zobaczą, że można zrobić na tym po prostu kapitał polityczny. I jest pytanie, jak zachowa się Kościół. Bo ile politycy się nam zmienili, zobaczyli, że elektorat się zmienił, tak? To jak gdyby ten background Kościoła, który jest roszczeniowy, który mówią, że wszystko nam zabierają, że chcą nas jak, tak naprawdę okraść z wiary, bo oni nie pokazują, że oni będą w jakiś sposób uszczupleni, tylko że to zmieni sytuację globalnie wiernych. Jest pytanie, po pierwsze, i takie mam pytanie do was, czy oni są w stanie po prostu z tym się pogodzić, a może już się z tym pogodzili, że pewne rzeczy, jak mówią Czesi, się no, nie wracą, tak? Po prostu i to jest już koniec. Mogę? Proszę. Ja bym powiedział tak, po politykach, łącznie z panią ministrą Nowacką, widać, że oni robią pół kroku w kierunku jakiegoś bardziej krytycznego uporządkowania kwestii związanych czy z religią w szkole, czy innymi, po czym robią krok w tył. To znaczy nie chcą z różnych powodów, nazwę to skrótem, zadzierać z Kościoła. Dlaczego nie chcą? To jest bardzo poważna sprawa, to znaczy w Polsce jest jakiś zadziwiający, kulturowy
kulturowe przekonanie, że nie można się pozbyć Kościoła, bo to będzie jakaś zgroza dla naszego społeczeństwa. To jest bzdura kompletna oczywiście, ale to nie zmienia faktu, że to przekonanie jest i że ono politycznie funkcjonuje i że politycy także się nim kierują. Że sprawa na przykład odłożenie debaty na temat ustaw aborcyjnych związanych z aborcją przez marszałka Hołownię musiała być jakoś zaakceptowana przez Donalda Tuska. Nie wierzę, żeby on sobie to zrobił tylko na własne konto. I to pokazuje, że jest nadal jakiś nierozstrzygnięty czy nieprzyznany układ. Nie w sensie jakiejś umowy, tylko w sensie uwikłania także polityków w to nieszczęsne myślenie, że w Polsce Kościół musi być, trzeba go jakoś tam podtrzymywać i pozwolić mu funkcjonować, bo będzie inaczej, będzie bardzo źle. Nie będzie bardzo źle, ale ten sposób myślenia jest na tyle silny, że nie spodziewam się jakichś, mimo oczekiwań wyborców i mimo tego, że to były takie zapowiedzi, nie spodziewam się jakichś szybkich, jednoznacznych regulacji relacji Kościół-Państwa, zwłaszcza relacji konkordatu czy innych elementów tego powiązania. Tomku, a strasznie pesymizmem zawiało, bo ja chciałbym... Pesymizm oparty na obserwacji. Ja nie mówię tego z... Tylko przyznam szczerze, że dla mnie jest to kompletnie takie nieracjonalne, no bo ludzie jednoznacznie mówią, nie bójcie się, ten Kościół nam przez wieki szkodził, on, my, powiedzmy sobie szczerze, przeanalizujmy to historycznie nawet, to jest symbol zdrady narodowej, to jest po prostu odrzucenie nowoczesnej konstytucji, to jest prośba biskupów o interwencję carycy Katarzyny w Polsce, ta hańba, która była zdradą konstytucji, przez kogo została wywołana? Przez polskich hierarchów i przez ówczesnego papieża, mówię tutaj o przełomie XVIII-XIX wieku, brak jakiegoś jasnego oświecenia, tamowanie praw wyborczych kobiet. Ja bym mógł tu mnóstwo wymieniać różnych czynników, które mogłyby nas jako społeczeństwo dynamizować i uczynić trochę innym, nowoczesnym społeczeństwem, a których po prostu nie życzył sobie w naszym kraju Kościół. I rzeczywiście, czy rządziła komuna, czy kto inny, to z tym zdaniem się liczono, ale w tej chwili ludzie, tak? Ludzie mówią po prostu nie chcemy tego. Tylko jacy ludzie? Pardon, Staszko, widać. Ja myślę, że w tej chwili głośno myślimy, tak? Jest to rodzaj takiej burzy mózgów. Mnie oczywiście jest bliskie to, co mówi Tomasz w tym uwikłaniu, zresztą nie tylko biskupów, nie tylko katolików, również ludzi liberalnych czy daleko od Kościoła, ale jednak ciągle publicznie również podkreślających wagę obecności Kościoła w przestrzeni publicznej jako instytucji normotwórczej czy dostarczającej jakichś wartości, do których Polak w niedzielę usłyszawszy coś na ambonie się odnosi. Ja myślę, że... Adam Michnik chociażby jest symbolem właśnie takiego myślenia. No, więc ja myślę, że to mówią ludzie, którzy nie chodzą do Kościoła. Dlatego mogą takie rzeczy odklejone od rzeczywistości mówić, bo większość kazań to są agitki polityczne, to są homofobiczne filipki, to są ksenofobiczne, antyeuropejskie jakieś wyzwania, więc to zupełnie jest, tutaj akurat się z tobą, Artur, zgadzam, że Kościół, ten właśnie dysponujący tym medium niedzielnym, mimo że coraz mniej ludzi chodzi do Kościoła, jednak ta echokamera, ona działa. Więc to jest pewien fakt społeczny, to ciążenie Kościoła w przestrzeni publicznej. Natomiast, i to jest ta nowa jakość, której jeszcze nie ma, ale być może przyjdzie,
zmiany podkreślone, podtrzymane w referendach w kościele bardzo podobnym strukturalnie do polskiego, czyli irlandzkim, były możliwe dlatego, że po pierwsze bardzo mocno świeccy katolicy zaangażowali się w akcje uświadamiające, co to znaczy aborcja czy prawo do decydowania o rozrodczości. Co to znaczy szacunek dla odmiennej orientacji seksualnej, co to znaczy prawo do rozwodów. To wszystko Irlandczycy przerobili, zagłosowali dużą większością i mają nowoczesne państwo. Prezydentka Mary McLeese na pytanie czy na sugestie kardynała Sodano, żeby jakoś się układać z Kościołem, no jednoznacznie odrzuciła tę ofertę. Natomiast polscy biskupi, polscy politycy, no biskupi z urzędu, ale politycy sobie nie wyobrażają, żeby mogli się postawić kardynałowi takiemu czy innemu, już nie mówiąc o papieżu. Więc tu ja widzę różnicę. Natomiast ja ogromny potencjał widzę w młodzieży. Z tymi, którymi mamy, mówiłeś też Tomasz o swoich studentach, których porównywałeś do tych, których uczyłeś w seminarium. To są zupełnie inne, to jest inne pokolenie. Dla nich Kościół nie jest punktem odniesienia. Więc ja myślę, że tutaj, jak zwykle zresztą, to mój przyjaciel serdeczny, historyk Kościoła John O'Malley zawsze powtarzał, że Kościół na przestrzeni wieków nigdy sam z siebie zmian nie wprowadził, tylko one były wymuszone. Więc jesteśmy właśnie w takiej sytuacji cywilizacyjnej, że zmiany w Kościele polskim będą wymuszone przez zmiany cywilizacyjne, czyli po prostu będą kościoły puste, młodzież nie będzie chodzić na lekcje religii, coś z tym trzeba będzie zrobić, z tym faktem społecznym, tak? No i teraz zależy rzeczywiście od polityków, czy zwęszą, mówiąc tak myśliwsko, tutaj szansę polityczną. Ja ciągle myślę i mam nadzieję, że to się zmieni, że nie Konfederacja będzie rosła w siłę, ale Lewica. Lewica ma tutaj ten potencjał właśnie i społecznej wrażliwości, i zwłaszcza tego rosnącego antyklerykalizmu w społeczeństwie. I to nie, te emocje nie są zagospodarowane, a przecież polityka w dużej mierze to jest umiejętność odwołania się do emocji. Nie tylko do lęków i strachów, co tak mistrzowsko Kaczyński wygrywał w 15 roku, strasząc uchodźcami, ale właśnie również odwołując się do pozytywnego tego potencjału. Tak? Społeczeństwo chce, ma dość, żeby proboszcz, biskup przestał narzucać swoją narrację również w opowiadaniu naszej przeszłości. No więc róbcie coś, tak? Więc w tym sensie mi się wydaje, że zmiany mogą być duże, ale naprawdę zależy od tej odkrycia tej podmiotowości i sprawczości, że od nas zależy, że my możemy wpłynąć na rzeczywistość, że my możemy przestać. No Artur, to są twoje najnowsze doświadczenia medialne. Przecież tak zwane media narodowe do tej pory masowo kolportowały tę narrację kościelną. W tej chwili sami dziennikarze kościelni czy katolicy są zaskoczeni, że na prawach partnerskich pojawiają się odmienne narracje, mówiące jasno i zdecydowanie, że to, co robi Kościół, jest złe, jest szkodliwe, jest antydemokratyczne, jest hamujące i tak dalej. Więc tutaj mamy sytuację dynamiczną. I nie wiem kiedy, czy to jest ta perspektywa, o której Tomasz mówi, 2030-40, czy może szybciej, bo po prostu wszystko się przyspieszyło z wielu względów, ale ja wierzę w ten dynamizm również społecznych zmian, które
może nie tyle zmiotą Kościół, ale na pewno go zmarginalizują w najbliższej w najbliższych latach. Ach, rozgadałeś się, Stasiu. Ja tylko jeszcze Tomku, jeszcze jedną rzecz powiem, nawiązując o czym ty mówisz, bo tak sobie myślałem, bo też byśmy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my 5-10 lat temu wyobrażaliśmy sobie, że będziemy żyli w takich czasach, w których 2% zaledwie biskupów cieszy się, 2% społeczeństwa uważa biskupów za autorytet. Wydaje mi się, że jednak to szybciej postępuje niż myślimy. Natomiast to nie jest problem tylko polityków, moim zdaniem, ale też problem redakcji dużych mainstreamowych mediów, tak, które w jakimś sensie rozgrzeszają polityków z tego braku stanowczości i z tego nienadążania za społeczeństwem, o którym Tomasz tutaj mówił. Tylko ja spontanicznie zareagowałem, jacy ludzie. Ludzie są bardzo różni w Polsce. To prawda. Ta społeczność, z którą ja mam najczęściej do czynienia, to znaczy studenci, to są ludzie, którzy są coraz mniej zainteresowani zarówno jakimiś działaniami w stronę naprawiania czy krytycznego analizowania pozycji Kościoła w społeczeństwie, także są sceptyczni wobec polityków. Podczas jednych zajęć pojawił się temat zmian po 15 października. Jeden ze studentów mi powiedział, że on się niczego nie spodziewa, że za chwilę będzie tak samo jak było. Że on sądzi, że te mechanizmy, które uruchamia dojście do władzy, działają silniej niż impulsy demokratyczne czy impulsy odnowy i tak dalej. Może to jest głos odosobniony, to są dosyć specyficzne grupy, ale w tym pokoleniu nie widzę potencjału do naciskania na zmiany w dziedzinie kościelnej, bo ich to po prostu przestaje interesować. Niestety także przestaje ich interesować naciskanie na zmiany perspektywy politycznej, ale to jeszcze zobaczymy. Być może to będzie jakieś przesunięcie na lewo, ale to raczej wygląda na to, że to młodsze pokolenie nie będzie sądziło, że coś można tutaj zmienić, tylko po prostu będą żyli swoim życiem i jeśli zajdzie zmiana, to przez to, że oni po prostu, ich nikt nie będzie już miał, nie będzie mógł z nich skorzystać. Ani Kościół, ani politycy, ani dotychczasowe struktury społeczne, także medialne. To pokolenie też nie korzysta z wielkich mediów. Oni korzystają z małych mediów, to znaczy z smartfonów i portali społecznościowych i to w bardzo specyficzny sposób. Więc te wielkie media, co powie, czy co zrobi Gazeta Wyborcza, w perspektywie tego pokolenia nie ma większego znaczenia. Natomiast są jeszcze oczywiście inne grupy w Polsce. Są grupy ludzi przerażonych tym, co się stało i do nich się w tej chwili próbują odwoływać zarówno resztki PiS-u, czy PiS po prostu, jak też instancje kościelne. I są ludzie, którzy już dawno zobojętnieli, taki środek społeczeństwa polskiego, oni są katolikami kulturowymi, to znaczy wciąż podtrzymują pewną paletę zwyczajów i przyzwyczajeń związanych z kościołem czy z chrześcijaństwem. Ale to dla nich też nie ma istotnego znaczenia. Ja tu robię za, że tak powiem, urzędowego pesymistę, ale to jeszcze raz podkreślę, to nie są moje domysły, tylko obserwacje. A nie macie takiego wrażenia, spytam się już na koniec, bo też nie chcę was zatrzymywać, że trochę politycy upodobniają się do Kościoła, bo ja obserwuję politykę i oczywiście moje doświadczenie jest mniejsze niż wasze w przyglądaniu się temu zjawisku, wielkiego zjawisku, który elektryzował nas, chociaż oczywiście już w tej chwili raczej młodzież mnie interesuje. I macie takie wrażenie, że tam również mamy do czynienia z takimi papieżami tych środowisk, którzy podejmują jakieś decyzje, myślę o Donaldzie Tusku, o Hołowni, tak?
A w zasadzie reszta tych posłów, ministrów, to jest jakiś taki plankton, który nic nie ma do powiedzenia, tak? No bo Tusk powie, że ma być tak i tak jest, Kaczyński powie, że tak ma być, to tak jest, po prostu. Oczywiście jest różnica między PiS-em a Koalicją Obywatelską, ale czy to wodzostwo, które obserwujemy w tych partiach politycznych, troszeczkę nie zubaża nam po prostu no, tego twórczego fermentu, który jest potrzebny? Ja wiem oczywiście, że wszystko wymaga pewnego procesu i z dnia na dzień my nie załatwimy pewnych problemów na podstawie tego, że racjonalnie należałoby ich zmienić, bo są w tym wszystkim jeszcze emocje. Stasiu, ty jesteś trochę też amerykanistą, ty obserwujesz, że to tylko bolączka polska jest, no ale wam, ci republikanie w Ameryce się kłócą tam przynajmniej. Ja tutaj widzę, powie coś Tusk, powie coś Hołownia i doły coś tam pomarudzą po prostu, ale się każdy boi, żeby mieć w następnej kadencji ten mandat poselski, żeby go gdzieś tam nie skreślił, czy ktoś inny. Może się mylę, może jestem zaostry w tych ocenach, ale uważam, że to też jest duży problem. Znaczy tak w wielkim skrócie to ja widzę jednak różnicę między wodzowską partią, jaką niewątpliwie jest PiS i to ma wpisane wręcz w statuty, że tam podporządkowanie się woli prezesa jest ślepe i to prezydent najbardziej jakby uosabia swoją osobowością, że tak naprawdę i ministrowie, którzy próbowali się tam wybić czy zaznaczyć swoją osobowość, to gdzieś tam w tle, z tyłu głowy mieli świadomość, że są kim są z woli prezesa. To było bardzo mocno w ciągu ostatnich 8 lat. Ci marionetkowi przecież premierzy od Beaty Szydło poczynając na Mateuszu Morawieckim kończąc, to były rzeczywiście postaci no, z takiego teatru kukiełek. Natomiast widzę, że osobowości tej zjednoczonej czy koalicji, nazywam ją demokratycznej, jednak te osobowości wyraźniej dochodzą do głosu. Wspominaliśmy już tutaj wielokrotnie ministrę nowacką edukacji, myślę, że minister Sienkiewicz ma swoją osobowość wyrazistą. No, ostatnio bardzo głośno jest o ministrze Sikorskim. No, to są ludzie, którzy wyraźnie zabarwili funkcję swoimi osobowościami. I oczywiście, że w tle jest tam gdzieś mocna ręka premiera, ale ta polityka przypomina trochę to, co kojarzymy z demokracją. Pytasz o Amerykę. Ja muszę powiedzieć, że od 16 roku, czyli od kiedy Ameryka sobie wybrała Trumpa na prezydenta, ja straciłem serce do Ameryki. To jest kraj, który ma bardzo wadliwy system wyborów prezydenta, który został całkowicie oddany w rękę oligarchów. To wszystko się odbywa przez wpłacanie ogromnych sum, więc tam rządzą po prostu ludzie bogaci. Ci, którzy wszyscy kongresmeni i kongresmenki to są ludzie głęboko skorumpowani. Więc Ameryka nie jest wzorem niestety dla nas i obyśmy w tym kierunku nie szli. Natomiast masz rację, kłócą się, tam się spierają, jest jakiś spór. Mam nadzieję, że tak będzie też w Polsce. No, Hołownia, Biedroń to są dla mnie politycy, którzy mi dostarczają ogromnych rozczarowań niestety. Biedroń przez, już nie chcę do tego wracać, bo to się odbyło poprzednio, ale człowiek, który obiecuje i nie spełnia obietnic, to jest najgorsze, co się może politykowi zdarzyć. Hołownia zapomniał, dzięki komu został wybrany i dzięki komu jest marszałkiem, więc nie pamiętał o zobowiązaniach wobec kobiet. Więc to są rzeczywiście te pierwsze, zresztą dzięki temu jego notowania poleciały na łeb na szyję i mam nadzieję, że się będzie uczył na swoich błędach. Więc nie przedłużając, powiem tylko tyle, że ja się cieszę bardzo, że mamy jednak
koniec dominacji, hegemonii Zjednoczonej Prawicy. To, że się obecny obóz polityczny różni i kłóci, to dobrze. Oby nie poleciały wióra i żeby się nie rozsypał. Tego im życzę. I życzę im po prostu zdrowego rozsądku. Tego im najbardziej potrzeba, żeby zrozumieli, że, bo to jest nasz główny temat dzisiaj, że Kościół jest słaby i nie należy się z nim liczyć, bo to nie jest już w tej chwili siła polityczna. A ja myślę, że można mocniej powiedzieć, że jest szkodliwy i przysłużył się do tego, że jesteśmy w tym miejscu, w którym my jesteśmy. To też trzeba jasno sobie mówić. Pewno tego nie powiedzą. Natomiast, ja dodam tylko jedną rzecz. Żeby jakieś państwo się politycznie rozwijało, czy jakaś formacja, potrzebna jest poważna debata, to znaczy podejście poważne do problemów, które przed nami stoją, nie na zasadzie walki plemion, że jedni mają taki pogląd i go forsują, inni mają inny i też go forsują, tylko poważna debata, której w Polsce nie ma. To, co mówiłeś o Irlandii, pokazuje, że tam przynajmniej znaczna część społeczeństwa była do tego zdolna. I dlatego te zmiany zostały dokonane nie przez polityków tylko, nie tylko przez obecną prezydentkę, czy przez jeszcze inne osoby, które przeprowadziły te zmiany, ale przez społeczeństwo. Jak długo u nas się nie obudzi ten rodzaj obywatelskiej uwagi i poważnego traktowania problemów, które przed nami stoją w debacie, to znaczy aktywności obywatelskiej, obywatelek i obywateli, a nie tylko przyglądania się ringowi politycznemu, nie mamy wielkich szans na poważne zmiany demokratyczne w Polsce. Znowu robię za pesymistę zawodowego, ale tak to widzę. Ale pochlebne jest to, że źle się czujesz w tej roli. No dobra. Nikt się nie czuje dobrze w roli zawodowego pesymisty, ale no. Nie, ja tutaj zrobię korektę, Tomaszu. Ja myślę, że ty jesteś realistą. Masz ogląd człowieka, który roztrząsa różne racje i wyciąga wnioski, więc to jest realizm krytyczny, okay, ale jednak realizm. Dobra. Realista lepiej brzmi niż pesymista. Bardzo Wam dziękuję za to, że znaleźliście dzisiaj czas dla nas. Dziękuję w imieniu naszych widzów i w imieniu naszych słuchaczy. A Was wszystkich zapraszam do obserwowania, śledzenia, rozwijania naszego kanału. A moimi i Waszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Tomasz Polek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz profesor Stanisław Obirek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję Wam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do usłyszenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.